Witajcie, z tej strony oczywiście Starkey. Nie widzimy się w Devs Gambit. No jak widzicie, Sentinel wygrał, więc prowadzimy dalej przygodę Sentinelem. I na wstępie od razu zakupię te dwie zdolności. No nie będę ukrywał. Dobra, czyli to już posiadamy. Teraz jeszcze tego trzeba się nauczyć. No i jest dobrze. Można jeszcze raz tego się uczyć, czy już nie? Nie, już nie. Tak więc rozumiecie, no przerzucam się dzisiaj na tego drugiego miecza i zobaczymy, jak będzie się nim grało. Może będzie lepszy, może gorszy. Ale nie będę oceniał na razie tego wszystkiego, bo jednak jakby tego nie mówić, czego by o tym nie mówić. Cały kształt jest, bądź co bądź jednak. No dobra, moim zdaniem jest zbyt skomplikowane, żeby oceniać broń, którą jeszcze nie walczyłem w sumie nigdy. Dobra. I w sumie jest na plus 2, to może być naprawdę sensowny. Dobra, no to lecimy. Żeby nie było, niestety nie odrobiłem zadania domowego, że tak nazwę. Nie przygotowałem się do lekcji. Inaczej mówiąc, nie wiem co, jak, gdzie. No i rozumiecie. Najprościej w świecie nie jestem przygotowany. Czemu ja od tego zginę? Dobra. I... Okej, okay, no nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Jak tak to ma wyglądać, to ja nie jestem dzisiaj gotowy na całą rozgrywkę. Jeszcze raz do kapliczki śmierci. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Więc tak. Lewy trigger plus Y to używanie zdolności. Okej. Okay. Mamy tego odpowiedniego miecza do tych killów. I zobaczymy, czy tym razem się uda. Tylko najpierw chcę wam pokazać coś, czego się nauczyłem. Takie piękne. Można odbić. Nie, nie, ja się chyba nie mogę bawić w tego, w odbijacza, czym parownika. No, lewy trigger plus Y i nie mogę używać tej zdolności. Coś tu jest naprawdę nie tak i to mocno w moim odczuciu. Patrzcie, po prostu... Kogoś jakby ta umiejętność nie działała. Może nawet lepiej będzie jeszcze, żeby się wrócić i przeczytać jej opis porządniej, bo jednak jeśli coś zepsułem, to może okazać się, że źle próbuję tego użyć. Dobra, jeszcze raz. Abilities. I w powietrzu, to jest taki po prostu cios z powietrza. Myślę, bym to zamienił może miejscami, bo jednak w powietrzu trzymać tarczę, moim zdaniem trochę nieintuicyjne, rozumiecie? A w ten sposób... Nie, co, Jezu, nie, jesteś nie w formie, naprawdę. Dobra. Jeszcze raz. Na razie tak, niech będzie. I tak. I teraz tutaj zmieniamy na to. A tutaj zmieniamy na to. No. I może będzie lepiej, bo teraz jak jestem w powietrzu, po prostu klikam Y. A normalnie to z zatarczą zrobił takie dziebnięcie. Więc ponownie. Zobaczymy, jak teraz będzie. Nie, no nie udało się. Znowu. Ja tu umrę zaraz. Za bardzo próbuję ten. Aha. Teraz spodziewam się większego widowiska niż zwykły po prostu atak z wyskoku, tylko podpala i on. Syn. Nie, coś mi mówi, że naprawdę ja dzisiaj nie dam rady. Mam dwie książki na tego bossa? Ulwark. Nie no, nie pamiętam, czy to jest ten boss, czy coś innego, więc bezpiecznie będzie chyba. Ja, zdecydowanie bezpieczniej niż iść na jakiegoś bossa, będzie pójść do lokacji jakiejś nowszej i zwiedzać. I tutaj. Cała ciemność. Nie wiem, czy będzie dobrym wyborem, ale wiecie. Okej, okay, i chyć. No, nie trafiłem. Dobra, dziab, dziab. Nie wierzę. Czy... No, nie, 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 no to było dziwne wręcz. Próbowałem użyć umiejętności, ale nieważne co robimy, nie zawsze szarżowali idealnie przed skończeniem i nie udało się. Dobra, tą scenkę już widzieliśmy. Aha, i teraz i to wspomnienie, które było ostatnio, się pokazało. I jeszcze tłumaczy... To samo, co by tłumaczyło w normalnej sytuacji, kiedy bym po raz pierwszy zginął, więc okej. Okay. Wracam tam, muszę odzyskać piórko, rzecz jasna. Musiałem, po prostu musiałem tutaj dostać. I w
tym bronisty wręcz może trochę za mocne jak na to, żeby się chce mierzyć przy jej użyciu. To niemożliwe. Więc te umiejętności raczej będę musiał zostawić sobie na jakieś bardziej wymagające starcia. Okej, piórko odzyskane. A tego czegoś dziwnego nie ma? Nie, no jest, oczywiście, że jest. Teraz pytanie tylko, jak z tym wygrać? Jak widzę na tych rycerzy pseudo... no znowu mi coś zabiło? Serio? Teraz jeszcze za to, że nie, dzisiaj nie jest mój dzień. Zdecydowanie. No i straciłem tą aurę, bo zapomniałem ją wyłączyć zanim zginęłem, więc... Dobra. Bierzemy aurę krwi i miejmy nadzieję, że nie będę zbytnio żałował tego, że utraciłem tamtą energię. Ale co ciekawe, co strasznie późno się zorientowałem, że w sumie tak się stało. To tylko potwierdza to, co mówiłem na początku, że w sumie... No, nie wierzę. Normalnie nie wierzę. O, jakieś... buty. Dobra, pokazuj te buty, może są przydatne chociaż. Ter do witalności. Jest super. Tylko, że sam HP ja nie wygram gry. Potrzebuję jeszcze statystyk związanych z obrażeniami. A tych niestety nie mam żadnych. No, oczywiście wiem, że mógłbym się wylevelować i w ogóle, ale... Nie czuję takiej potrzeby na obecny moment. Tak więc jeszcze raz. I zanim cokolwiek zdążę zrobić, to oni już mnie ubijają, więc... Ktoś mówi, że ten zwykły, długi miecz tutaj byłby lepszym rozwiązaniem. Ale proszę, o dziwo, jakoś się udało. Z dwoma piórami tylko, no ale możemy iść przed się. Tylko, że... Niestety nie mam pokazanego sposobu, jak... z tym walczyć, więc może to nie jest dobry pomysł jednak. Tym patrzę na tego ducha, to tak, chyba nie powinien ty jeszcze teraz iść. No więc, poginęłem milion razy za nic w sumie. Ponownie trzeba będzie wrócić i tym razem już nie będę czekał, rozleweluję trochę w statystyki. Dobra, tam jest ten dziwny smok. Wolę do niego się nie zbliżać. Powiem wam szczerze, że jeśli z tym ginę, to ze smokiem tym prędzej. No i dobra. Jest ta grota cała, czy co tam jest? Spokojnie, no jasne, zatrułem się. No nie mogło być inaczej, żebym się znowu zatruł. Dobra. To teraz już level up w końcu. Podbiłbym to chociaż do 4, żeby móc więcej rzeczy tak sobie brać na spokojnie. Siłę do 10, no i witalność, chociaż nie jeden punkt. Rozumiecie, no przeżywalność przede wszystkim, ale statystyki bojowe też ważna rzecz. I dobra, mikrofon chyba się nie zepsuł, więc... Mam nadzieję, że będzie dobrze dzięki temu. Jeśli się zepsuł, to... Trudno nadrobić ten postęp, który był do tego odcinka i nagram to jeszcze raz, więc w sumie nawet nie wiem, czemu to mówię, ale dobra. No i to jest potęga. A co tak po prostu jednym uderzeniem tych przeciwników, no to teraz to już czuję, że może dałbym radę z czymkolwiek więcej niż podstawowym przeciwnikiem, jaki jest w tej grze, ale... No i tak wolę nie ryzykować chyba. I spróbujmy przejść tędy, cokolwiek by tu było. Aha. I że Bulwark to był ten boss jednak. I co chwilę będziemy znowu jakieś rozumie... posiłki, więc... I nie wiem, jak mam to wygrać z taką bronią. Nie, to jest za wolne moim zdaniem. Będzie za wolne do walki. Chociaż może jakimś cudem sobie poradzę. Chociaż ma za mało piór.
I ogólnie czuję, że jeszcze jestem trochę za słaby. No tak, ten miecz nie jest odpowiedni na starcie z czymś takim. Nawet mimo tego, że szkili nie będę miał. Wolę chyba mojego standardowego mieczyka. Tak, zdecydowanie szybszy jest, więc... W swojej prostocie może i zwyciężę. Nawet nad tą bronią w moim odczuciu. Nie w swojej słabości, bo bądź co bądź czuć, że jest trochę słabszy. No... Nie, ten boss już mi zaczyna wkurzać, więc... Nie wiem, czy sobie poradzę w ogóle, ale... Nawet jeśli nie, to wydaje się być... Bądź co bądź prosty, mimo swojej wkurzalności. Dobra. Co? Co miało być? Aha. Można wykorzystać jego moce do zestawiania jego pomocników. Ale dobra. Nie, czuć, że nie jestem w formie. Ha. To będzie było wszystko, żebym dostał jak najwięcej obrażeń. Za każdym razem będzie jeszcze więcej otrzymywanych obrażeń. Zwiększa. A. Nie, dobra, z tym raczej teraz bym sobie nie poradził. No chyba, że jak mówiłem... Co? Nie rozumiem. 123 shards. I za walkę z bossem, która mi się udaje, dostaję jakieś te odłamki więcej. Dobra, w takim wypadku... Może to zwiększa trochę regenerację wytrzymałości tej całej. I zmieńmy oczywiście moce na te pod długiego miecza, bo jednak jest zdecydowanie chyba łatwiejszy w obsłudze dla mnie przynajmniej. Dobra. Pierwsze było to, drugie było to. No i zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Chociaż pewnie znowu będzie zgon, który no niechybnie mi nie czeka. Inaczej mówiąc, zlamie i to mocno. Choć jak mówiłem, bossy nie wydaje się być trudny, jedynie co to wkurzający. Ta obrażenia jest zdecydowanie mniejsza, ale też mniejsze jest zużycie energii w moim odczuciu, więc łatwiej będzie się przygotować do starcia z tym wszystkim. Dobra. I ponownie. Chwila. A, tylko trzy, tak, bo tam zgubiłem czwarte pióro na starciu z bossem. Dobra, fajnie. Piórko odzyskane. I teraz tak, hyc, jab, unik. A, czyli to jeszcze mam chyba potem tam do tyłu. Dobra. Unikamy na spokojnie. I znowu tylnym ciosem w sumie. No, tylnym uderzeniem z miecza ciągle mnie trafia, czyli tak przypadkowo można wręcz powiedzieć. No, tak, dobra. Uderzaj. I jest dobrze. Teraz dobijamy to. I testujemy tą zdolność. No. Gdzie tu sprawiedliwość? Nie. Ja powiem wam szczerze, nie. Co? Would you like to talk to the ghost of a general? Perhaps it will use your abilities. Śmierć już się ze mnie naśmiewa. Nie jest dobrze. Może naprawdę coś robię nie tak. Albo jednak nie jest jeszcze ten etap, kiedy powinien tam leść, ale nie wiem, co tam mogło być tak naprawdę. Gdzie indziej, bo wszystkie lokacje wydają się mieć równie zabójczych przeciwników, ale nie bardziej, więc... Aha. Dobra. I teraz już przynajmniej nie będę popełniał takich wielkich błędów, przynajmniej mam tylko nadzieję. I hyc. Dobra, trafiam, teraz na spokojnie, pior musi spaść. Teraz unikamy tylnego uderzenia. Dwa ciosy. Unikamy. Dobra. Hop. I teraz tak. Ponownie. Cios z wyskoku. A, trafiło mnie czymś. Dobra, unicestwiamy to po prostu, żeby to unicestwić. Nawet z wyskoku mógłbym uderzyć zwykłym ciosem, ale nie wiem, czy jest potrzeba. Piorun spada, uderza, dobra, unikamy.
Trzeba bić, kiedy to nie bije. Nie ma co nawet w trakcie ciosów tego oponenta próbować uderzać. Dobra. Jeden cios nawet dla bezpieczeństwa, nie dwa. Piórko. I dziab. Znowu wrogowie, serio. No, co to było? Dobra, wiecie co, ja chyba naprawdę nigdy nie zrozumiem, jak ten boss działa. Chociaż dobra, ta jego szarża chyba po prostu się nie złapie bez tarczy, to mi nadziewa. I teraz znowu wziął z wyskoku. Unikamy. I szarża zmarnowana. Druga szarża, nie trafiona. Dobra, za długo, za chwilę. Może się uda. Też pióra mi się kończą, więc coś czuję, że albo jestem za słaby na starcie z tym bossem, albo to jest to, że ja nie ogarniam tyle w sumie w temacie. Dobra. Aha, teraz jestem duch. Szybciej, energio. Nie, no, nie wierzę. Regeneracja energii mi teraz unicestwi. I ostatnio chyba na tym właśnie już poległem. Jakieś te kulki, nawet nie wiem, co one tego właściwie robią, wiem tylko, że są. I że prawdopodobnie lepiej byłoby na nie uważać. Okej. Okay. Mało energii. Prawda, że jest jakiś przedmiot, który zwiększa tą regenerację energii. Dobra. Jeszcze raz. Na spokojnie. Na przyszłość chyba będę musiał naprawdę odszukać ten przedmiot, który zwiększał tę regenerację energii. Ach. Aha. No dobra, nie ma co. Nie ma co, ja muszę się przygotować lepiej na to. Ja, jestem lamą, wiem. Trzy pióra, niestety. I chyba jedyną moją nadzieją teraz będzie... No to było to. A skoro tego nie ma, to chyba pora zwiedzać jakąś inną lokację w poszukiwaniu czegokolwiek, co pozwoli mi lepiej sobie poradzić. Niestety, jak mówiłem, że na trzech piórach, więc nie jest dobrze, ale może jakkolwiek sobie będę radził w teorii. W praktyce może być różnie oczywiście, ale wiecie, o co mi chodzi, więc... Tak, jeszcze te kryształki niech mnie unicestwią, to już będzie całkowicie super. Dobra. No tak, nic lepszego nie ma niż ten jaszczur. A. Okej. No. Co za hamidło było? Zaciłem pióro przez moją głupotę i teraz jeszcze to. Nie, nie. Dobra, kolejna dawka tej całej krwi. A tu jest pewnie ta lokacja ciemność. Ta ciemnica cała. Nie, dobra, jest dobrze i... Aha, księga związana z jakimś Feniksem, czyli ten Feniks będzie bossem chyba. Okej, okay, fajnie. Zrobię sobie, nie fajnie, ale wiecie, o co chodzi. Dobra. Kolejny raz ten smokę. No w sumie jaszczur bardziej, ale wiecie, o co chodzi. Nie, nie. Uciekaj, uciekaj. Pamiętaj, że masz tylko... Wow. To się nieźle udało. Dobra. Nie wiem, co tu się dzieje i chyba wolałbym nie wiedzieć. Ale muszę. Muszę po prostu tutaj pozwiedzać, bo czuję, że to jest moja jedyna nadzieja. Mhm. I trochę za długo to robię wszystko. Dobra, jest dobrze. I co teraz? Teraz mi tego uczycie? Serio, tego teraz mi dopiero uczą?
Nie wiem, co bym tam podniósł, ale czuję, że co by to nie było, nie było warto. Nie było. Dobra, co to jest? To trucizna, więc nie. Nie wierzę. Po prostu nie. Idź glut. Sam ryzykuję teraz swoją śmiercią, idąc tutaj dalej, ale no, niczego innego, nie mam innego wyjścia chyba. Dobra. Super. I zginęłem. I teraz nie wiem, czy da się dopiero odzyskać. To jest najgorsze. A no tak, można tutaj odzyskiwać. Dobra. Nie wiem, jak to działa, ale mamy już chyba wystarczająco wszystkiego. I spróbuję teraz przy pomocy tego przedmiota już pokonać w końcu bossa. Ale wiem, że to się nie uda, więc w sumie to jest takie marzenie ściętej głowy, można by powiedzieć wręcz. Miejmy nadzieję, że mimo to jakoś sobie poradzę. Ja, patrzę na moją niezdarność dzisiaj, to też w to wątpię, ale też mam dużo teraz. Nie, no, mam teraz dużo akurat odłamków znowu, to może pójdę, jednak rozleweluję trochę w tą wytrzymałość. Nie, wybaczcie, że tak dzisiaj jest, nie ogarnię w ogóle, ale a, już prawie zmarnowałem cały czas odcinkowy, super. Nie, dzisiaj zdecydowanie to jest chyba najbardziej nieogarnięty odcinek ze wszystkich. Dobra, wytrzymałość do 8, ale wtedy już nie będę mógł nic innego. Nie, no to muszę to podwyższyć, bo to jest moja jedna nadzieja. Regeneracja energii właśnie. Tak naprawdę nieważne, ile energii bym miał, dopóki nie mam jak regenerować, to po prostu jest nic nie warta ta energia. Bo w sumie, no bo się szybko nie będę marnował, ale no, bez regeneracji, jak mówiłem, nie będę jej miał tak czy jak najbardziej potrzebnych momentach. Bo też tą krew bym chciał użyć, tą gajańską krew czy jakoś tak. I kolejny raz tu wpadłem. No to za każdym razem wpadłem, tak jak zwracam teraz na to uwagę. Dobra, ostatnie starcie z Bulwark. Od... ten, jak to się nazywa? Fazy drugiej. Dopiero będę zaczynał używać jakichś tam bardziej skomplikowanych umiejętności. A póki co spróbuję przetrwać. Dobra, spokojnie. No i oczywiście wpadłem idealnie w atak. Okej, dzięki. Dzięki. I teraz tak. I oczywiście cios. Tylni mnie dorwał, więc standardowo. Ale i tak jest. Mam na czuciu spokojniej na pewno. Nie mam energii, rzecz jasna na... No, serio? To już była czysta hamowa w moim odczuciu. Okej. Dobra, nie ma co czekać. Amplifikujemy to. Dzięki temu pozbywamy się tego ducha czym prędzej. Zanim nałożę 40%, bo na 20% jeszcze może mam nadzieję na wygraną. Dobra, póki jest okazja. Okej. Regeneracja energii zdecydowanie jest konieczna. Dobra, skończyło się. Skończyło się, dobra, na piórko z powrotem, na wszelki wypadek. I tak. Aktywujemy to. Piórko, na wszelki wypadek. I ta faza jest nawet, nie będę ukrywał, w moim odczuciu delikatnie łatwiejsza niż ta pierwsza. Damy radę.
A, czyli teraz już podwójne ładunki nakłada. Niedobrze. Dobra, to na bezpieczeństwo jedno piórko. Kolejna dawka krwi gajańskiej. I kończy się oczywiście piórka. Znaczy nie piórka, co można szczęście kre... Nie, wierzę. Zmarnę mam prawie wszystkie krwi, a dalej się nie udało. No, więc oto i powód, dlaczego nie sądzę, żebym dał radę grać Sentinelem. W sumie powiem wam szczerze, że odcinek powinien się zaraz kończyć, ale dla porównania teraz na szybko... super. Zła opcja. Jak zwykle. Pozwólcie, że tylko szybko zarzucę znowu grę, bo jestem lamon. I może spróbujemy swoich sił jako mag. Wiem, że to tam nieważne, kto głosował chciał Sentinela, ale no wybaczcie. Jeśli tak mam, jeśli tak ma wyglądać cała rozgrywka, to już mag naprawdę byłby lepszy chyba. Nie. Dobra. Tylko magiem mam jeszcze niewielkie zaległości. Chyba tak. No ale to już poziom 10, więc postać też dużo potężniejsza mi się wydaje. Co? Co ja robię w takim miejscu? Żebym nie odpoczywał już tam wtedy przy posągu śmierci tym ostatecznym? Czy jestem w jakimś dziwnym miejscu? Nawet nie wiem gdzie do końca. Nie, jestem przed Owl Kingiem. Co? Heroic Rematch? Okej. Okay. Wiecie co, chyba od nas coś ciekawego na późniejszy etap, ale... Jak mówiłem, późniejszy etap, więc na razie to... Chcę tylko sprawdzić, czy moim magiem poszłoby mi to lepiej niż... No, miał to miejsce z Sentinelem. Bo nie wiem czemu wydaje mi się, że właśnie jako mag to... Raz, dwa uporam się ze wszystkimi trudnościami i będzie po wszystkim, więc... Jakby nie było, siadamy tutaj, żeby nie było, że znowu potem będę musiał szukać dalekiej drogi. Najpierw idziemy do tego tajemniczego smoka odzyskać moje zaginione piórko. Potem bierzemy te dwie księgi. I dzięki tym księgom i temu, co jeszcze tutaj ewentualnie odnajdę. O, właśnie zauważyłem, że tu nie mam jeszcze wziętych paru rzeczy, więc... No cóż, tym moim sentinelem będę musiał, znaczy tym będę musiał potem powrócić jeszcze po te znajdźki, które ostatnio już widziałem. Chciałem sobie nawet nie tyle co widziałem, co pokazałem wam sentinelem wręcz jak je podnieść. Ale to nie da teraz, no. A, tu był ten miecz, no tak. Nic cennego i wartego uwagi, przynajmniej nie dla tej postaci. Dobra, piórko. I mam nadzieję, że nie umrę po raz kolejny. Chwila. To dla kogo była ta księga, skoro... A, dobra, już pamiętam, już to było takie podchwytliwe. Tak. Wydawało mi się, że niby tego się nie da zdobyć w normalny sposób, ale okazuje się, że proste, w ten sposób, dobra. Dobra, czyli pierwsza księga Bulwark mamy... Pierwszą księgę Bulwark mamy zdobytą właśnie. Ta tarcza blokuje przed wybuchowymi strzałami. Dziwne. Bardzo wręcz dziwne, nawet bym powiedział. Ale coś mi mówi, że mój mag też sobie poradzi. Przy okazji... A, dobra, już wiem jak dostać się do drugiej księgi na temat Bulwark. Zanim coś, no muszę iść po to pióro, niestety. I kolejny ten stworek, z którego są te kamyki. No, przynajmniej tym razem mi udało się zdobyć. Dzięki temu, że pomyślałem, żeby wykorzystać kulę błyskawic. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej czuję, że ten mag mimo wszystko, jak podstawowy atak mi jest strasznie mało, tak ta magia naprawdę może mnie ocalić przed większością problemów większych i pozwolić mi, no, przezwyciężyć całą grę łatwiej. Więc no, jak już wam mówiłem wcześniej, prawdopodobnie wrócę do maga, wybaczcie, że nie posłuchałem was, kiedy w sumie was pytałem o zdanie, ale... No, jest to dla mnie naprawdę jedna chyba nadzieja na to, żeby przejść tą grę, a mi zależy na tym, żeby ją ukończyć. To może nie w jakiś sposób koniecznie OP czy coś, ale po prostu żeby ją ukończyć w taki sposób, który też nie będzie satysfakcjonował. A no, nie będę ukrywał, właśnie ten mag w sumie był moim inicjatywą i... No jak bardzo chciałbym pokazać wam to, na czym wam najbardziej zależy, tak no... W tej kwestii prawdopodobnie posłucham się samego siebie, a nie was, bo... No, jak już będę się powtarzał po raz pięciopierdylionowy, ten mag jest, no moim zdaniem, dużo fajniejszy. Dobra. Regeneracja energii do 10? Czy nie? No nie mogę.
pora jeszcze trochę podwyższyć chociaż witalność, bo nie, mam za mało życia, żeby po prostu się mierzyć z czymkolwiek tak, no, na równi. Dobra. I mam już wszystko, co w sumie było potrzebne. Teraz w końcu jak równy z równym mogę spróbować swoich sił przeciwko temu magowi. I proszę, pierwszy raz nie wpadłem chyba w tą dziurę. Co tam? A, tylko tutaj próbuje siostra jako mag udowodnić, że mag jest lepszy od tego sentinela całego. Pod względem rozgrywki tutaj, bo jednak sobie nie radzę jako sentinel, to mocno. A jako mag chcę udowodnić po prostu, że naprawdę będzie znacznie nie tyle nawet co łatwiej, co lepiej. I właśnie przy okazji jeszcze chciałem sprawdzić coś, co mnie naprawdę intrygowało. Dobra, kula elektryczna. I teraz nie wezmę już zwykłej. Coś. Za chwilę, siostra, teraz jestem zajęty, nie widać. Dobra, ta regeneracja energii mnie chyba naprawdę zabije kiedyś. To jest za niska. No i najgorsze jest jeszcze to, że w sumie muszę mieć energii 60, żeby sprawdzić to, co chcę sprawdzić. Cicho, siostra, słychać to wszystko. Przynajmniej ja to słyszę. A nie 40, nie 60. Dobra, elektryczna i ognista kula. Co daje? Aha! Daje takie kulki, jak ten boss w sumie umie w sumie robić. Dobra, kula ognia. I trzeba to wystrzelić, póki jeszcze jest okazja. Dobra, kolejna ognista. W sumie trochę marnotrawstwo, ale no wiadomo, o co chodzi. Dobra. Okej. Okay. Teraz ogień znowu i w bossa. No widzicie? Jak, czego by nie mówić o magu? Ja lepiej się czuję z tym magiem niż... no, z sentinelem. Dobra, teraz zobaczymy. Widziałem, siostra, ale teraz proszę, nie spraszaj, ja się z tym bossem męczę cały odcinek. No, widzicie? Nie ma tu jak mówić, jeśli mam energię jako mag, to jestem niepokonalny. W moim odczuciu. Dobra, ogień. Ponownie pojedynczy. Miałem rzucić tym ogniem, a nie dostać obrażenia. Na śmieciowe moby za to, jak nic, błyskawicą mogę łatwo sobie poradzić. Te śmieciowe części mam na myśli takich, których jest pełno. Dobra, błyskawica kolejna, tym razem zobaczymy, jak sobie z nim poradzi. Trzeba po prostu robić kilka trafień. Okej, 40 jest, czyli teraz tak. Kula błyskawic, unik i druga kula błyskawic. Jeszcze tego nie przetestowałem. I co to powoduje? A, pioruny chyba wstrzelające we wszystko, co jest na ekranie. Dobra. Tyle emocji. Tyle emocji na pewno dawno nie miał. Dawno to może być trochę kłamstwo. Podobne emocje były za pierwszym razem, kiedy podchodziłem do Oriego, do zakończenia. Ale jednak rozumiecie, o co chodzi. Dobra, ogień. I w sumie tak na pojedynczy ogień, ewentualnie pojedyncze błyskawice, mi się wydaje, że tego bossa jesteśmy w stanie unicestwić. I dobra, teraz rzucamy błyskawice, ile się da. Teraz w sumie fajnie byłoby dwa ognie uaktywnić, ale jeśli się nie uda, to pojedyncza błyskawica też może wystarczyć. Aha. Dobra, ogień. I ogień. I aktywujemy eksplozję, która, miejmy nadzieję, wystarczy na jakiś czas chociaż. I teraz patrzę na sytuację, to znowu muszę zarzucać ogień, albo błyskawice nawet lepiej, tak. Przeciwko temu chyba lepiej by byłoby błyskawicą. Szybciej by to unicestwiło. Ojej, nie wierzę. Muszę też pamiętać o ostrożności, bądź co bądź. No tu znacznie mniej życia niż był na sentynelu, więc ile, jakbym sobie nie radził, to muszę być naprawdę ostrożny. Dobra, błyskawica. I miejmy nadzieję, że wyczyścimy już to. Nie. Kolejne obrażenie. Dobra, teraz chyba umknęły. Ale zaraz się pojawią kolejne jednostki. Dobra, zaraz będą wrogowie, to proste rozwiązanie. Poczekam na podwójny ogień. I już ich unicestwiam. Łatwo.
Chociaż nie będę ukrywał, odcinek będzie długi przez to. To bardzo długi. Dobra. Mam jeszcze jedno pióro. Boss jest bardzo żywy. Ale miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra. Drugi ogień. Teraz trzeba zwabić bossa w dobre miejsce. I wybuchnąć tym ogniem. Tak. Dwa ognie są dobre. Do większości sytuacji teraz. Niestety. Trzeba mieć energię zawsze na dwa ognie, a mam tylko zazwyczaj na jeden. Nie, nie, też sobie nie poradzę, wiecie co, albo naprawdę coś robię nie tak, albo nie wiem. A coś czuję, że ten boss albo jest naprawdę na późniejszy etap rozgrywki, albo ja po prostu jestem takim jełopem, że nie potrafię z nim walczyć. Ale zdecydowanie, jako mag będzie mi chociaż trochę łatwiej. Chociaż nie ukrywam, może... Nazywa, 15 inteligencji by mi naprawdę pomogło ze względu na... No powiedzmy... Niech będzie, że obecność tego, jak to się nazywa, no... Dzięki temu... No tylko nie teraz słów. No... Tego miecza, którym bym mógł unicestwiać pojedynczych wrogów. I... Dobra, nie no. Super. Gdyby jeszcze nie było tego przywoływania tych pojedynczych jednostek, tych dodatkowych, to może jeszcze byłoby wznośnie, ale wiecie, no... W takim tempie, co... Wiecie, w takiej formie to nie jestem przekonany, co do całokształtu. Dobra, to teraz błyskawica, no i miejmy nadzieję, że... A, zapomniałem, błyskawicę mam jak się tarczuje. I znowu 4, 3, 2, 1. Są posiłki. Nie zdążyłem aktywować wszystkiego, kiedy miałem 40 energii, więc teraz dwóch kul ognia znowu nie zarzucę. Chyba trzeba będzie szybko panować tą zdolność, która tam... Chodziła za to, że jak stoimy, to nam energia dusz nie spada. Gorzej tylko z tym, że już... No, nie mam piór. A tylko jedną mam buteleczkę z tą krwią, co... Jak de facto... Nie pomoże za bardzo. Dobra, wiecie co? To nie ma najmniejszego sensu. Dalsze ciągnięcie. No, jak widzicie, magiem też nie umiem. Odcinek w sumie był o niczym. Miejmy nadzieję, że tak jak wam się jakkolwiek spodobał. I błagam, rzućcie porady, gdzie powinno się iść, jeśli wiecie. Ja wrócę do Sentinela, jeśli tego naprawdę pragniecie. No, jeśli nie, to przyjemniej byłoby mi grać magiem, rzecz jasna, jak widzicie. No, a na obecny moment to tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie, miejmy nadzieję, że jutro, jeśli nie zapomnę. Tak więc, no, trzymajcie się. Hej.